Epicka przygoda, cztery rycerzy, człowiek i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna. W takim razie przestałem brać długo, dobra. Pojebany jakiś. No dobra. Dobra. Wszyscy są odmutowani? Tak jest. Jesteście przeniesieni przez kogoś do jakiegoś powozu, wrzuceni niemal jak worki z ziemniakami. A co z Randusem i Klausem? Nie wiecie, bo zanim tamtych dwóch też zatrzymali, natomiast was praktycznie, wy byliście celem tych osób, które was fizycznie zaatakowały. Co my komuś zrobiliśmy? Ja nikomu nic nie zrobiłem, wypraszam sobie. Ja nic nie zrobiłem. Nikogo nie zabiłem wcale, nie? W ogóle. Minęło jakieś 20 minut jazdy. Nie widzicie nic. Słyszycie, że wóz przejeżdża po kilku patroli wojskowych, które nie zatrzymują w ogóle wozu. O kurwa, panowie, jesteśmy w ciężkim gównie. Ciepłym, jeszcze wytrzymałem. Dzięki za tę obserwację, naprawdę przydatne. Następnie wóz wjeżdża w jakąś ciemną uliczkę. Następnie słyszycie, jak ktoś podchodzi. Dobra, dawajcie ich. Każdego z was łapie pod ramię dwóch jakichś bardzo silnych mężczyzn. I niosą was gdzieś do jakiegoś budynku najprawdopodobniej, no bo słyszycie drzwi otwierane, następnie schodami na dół. Słyszycie, jak ktoś otwiera metalowe drzwi. Ja wiem, że ty lubisz przesłuchania, Galdor, ale czy naprawdę musimy co drugą sesję mieć przesłuchania? Ja powiem tak, ale Kester, zaraz twoja postać zginie, bo będzie mi się rzucać. Sorry, ty wpadliście w takie szambo, że moja wina? Nie moja. Sytuacja wygląda w ten sposób, że wprowadzają was do jakiegoś pomieszczenia i czujecie, że siadają was na krzesłach, ręce macie przymocowane do tych krzeseł. Ktoś podchodzi i zdejmuje wam worki z głowy. Widzicie, że siedzicie jakby wszyscy razem w jednym pomieszczeniu, w którym nie ma okien. Przed wami jest biurko, takie kancelaryjne, bardzo, bardzo solidne. Na tym biurku widzicie po pierwsze stos papierów. Widzicie także manierkę z liczbą. Dodatkowo 8. Jest też na biurku niewielka lampa. W rogu widzicie strażników imperialnych stojących przy jakby pod ścianą i patrzący się na was. Raczej zdajcie sobie sprawę, że jeszcze oprócz tych dwóch jest jeszcze kilku innych. Jedyne, co jest dziwne, to nie rozpoznajecie, a raczej oni nie mają żadnych oznaczeń wskazujących na miasto, w którym, że tak powiem, operują. Dobry wieczór. Nie wiem, teraz pora dnia, mości panowie. Nikt ci nie odpowiada. Słyszycie, jak na się jakieś drzwi, słyszycie kroki, następnie otwierają się
otwierają się drzwi. Wszyscy żołnierze nagle stają na baczność, a naprzeciwko was staje prawdopodobnie jakiś oficer, bo mundur by wskazywał, że jest oficerem, natomiast nie widać jego stopnia. Siada przy biurku, bierze teczkę. O, dzień dobry, mości panowie, miło, że wpadliście. No, przy okazji dobry, byliśmy. Tak. Dzień dobry. Mam nadzieję, że sobie chwilę pogawędzimy. Chętnie, ja panu wszystko powiem chętnie. Mamy bo tutaj czas chyba. Ta taka intryga, że ja pierdolę po prostu. Mhm. Akcja, nie? Akcja. To najpierw zaczniemy od mojego obowiązku. Skinął ręką. Podszedł do Waltrauda i rozpiął mu ręce i nogi. Ten oficer, który was przesłuchuje, dał mu jakąś już jakąś kartkę. Poczekaj sekundę. Ej, a ja Waltraud. Podchodź do Waltrauda, rozpinam mu koszulę, za niego całować po szyi. Z kim to kurwa tak to trochę brzmi, nie? Waltraud, stajesz jakąś kartkę, pergamin. Strażnik pokazuje ci niewielkie biurko i krzesło, przy którym jest kałamarz i pióro. Wyświetliło ci się coś teraz. Oho, widzę. Bierzesz, edytuj i mi to uzupełniasz. Jak mam to uzupełnić? W sensie edit, tak? Tak, edit i masz tam, gdzie są... Poszczególne rzeczy. Biurokracja. Dobrze, panowie. Może zaczniemy od tego, że ja przedstawię. Jestem majorem Wydziału 6 Straży Imperialnej. Miło mi pana poznać. A z kim mam do... czynienia, że tak spytam. Myślę, że pan mnie dobrze rozpoznaje już teraz. Myślę, że pan mnie bardzo dobrze zna. A, Friedrich von Karma. To rozumiem, że pan. A, niestety tak. Witold, Lutz oraz Janus. O. Strażnik rzeczny. Od siedmiu boleści. Możecie mi panowie powiedzieć, dlaczego od kilku dni, a tak naprawdę to od wczoraj, większość sił imperialnych panów poszukuje? No takie tam pierdoły, rozwalenie. Ja chciałem tylko powiedzieć tyle. Morderstwo. Ja chciałem powiedzieć tyle. Takie tam, generalnie oszczerstwa. Zamknij mordę, Witold. Ja chciałem powiedzieć tyle, że odkąd wszedłem do tego miasta, to nic oprócz napisania listu nie zrobiłem. No i zabicia kilku szczurów w kanale. Czyli nie przyznaje się pan do zabójstwa swojego ojca? Po pierwsze, nie miałbym po co. Po drugie, byłem trochę daleko, bo go zabili gdzieś, z tego, co mi powiedział brat, gdzieś, bo jak właśnie jechał do Altdorfu, a ja byłem w tym, że tak powiem, momencie w Talapheim, a raczej pod Talapheim. Bardzo dobrze. To teraz ja panu powiem, co ja o tej sprawie wiem, jeżeli mogę, paniczu von Karma. Po pierwsze, mamy raport z miejsca morderstwa. Możemy w nim wyczytać, że świadek rozpoznał pana na miejscu zbrodni, zresztą pana towarzyszy. Dodatkowo, przez przypadek narzędzie zbrodni to jest podobno pański sztylet. Zresztą jest bardzo ładny. Ja w życiu sztyleta nie miałem. Niestety nie pamięta pan, że pan dostał sztylet od ojca z okazji 10. Tak, dostałeś. To po co mi go zabierać w jakąś podróż? To taka cenna rzecz. Nie wiem. Natomiast raport podpisał detektyw śledczy i szpicer Waltraud, tu obecny zresztą. Kurwy syn. Problem polega na tym, że nie mam motywu. Nawet ja to zakładam.
Wie pan, że ja tak samo uważam jak pan? No, widzi pan, no to mam coś wspólnego. Ja myślę, że w tym maczał palce mój brat, bo dzięki jakby tak nie zauważyć, od kiedy, że tak powiemy, zniknąłem, to mu się bardzo dobrze wiedzie. Lepiej niż zwykle. Ja panu powiem, żebym się tym w ogóle tematem nie zajmował. Czy zabił ojca, czy go nie zabił. Natomiast pański ojciec miał zostać wielkim kanclerzem. No. Oczekiwałem tego bardzo, bardzo dużo, że tak powiem. Został zabity. Pański brat zeznaje przeciwko panu. Natomiast... Proszę pana, ale ja też mam tutaj taką pewną rzecz. Mi się wydaje, że mój brat, oprócz tego, że no wiadomo, spiskuje przeciwko mnie, bo jak sam też pan mógł wyczytać, zostałem oskarżony o kradzież złotych koron. Co się śmiesznie składa, tak, że jak już, że tak powiem, uciekałem już w stronę Altdorfu, właśnie z, po rozmowie z bratem, w ogóle śmieszne pieniądze były za zapłatę za wino, miałem je dostarczyć ojcu, dostaję wiadomość, że ojciec nie żyje, no to myślę, co tu zrobić? Mówię, dobra, dam bratu. A brat mi mówi, wiesz co, ciebie i tak poszukują, przydadzą ci się te pieniądze, bierz je. Mówię, nie, naprawdę, no weź się. Nie, nakazał mi je wziąć, a tu nagle, że je ukradłem. No po prostu, no nie. Ja nie wiem, czy pan wie, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że pański brat zostanie niebawem wielkim kanclerzem. No. Natomiast... Czym? Nie usłyszałem, przepraszam. Wielkim kanclerzem. Wielkim kanclerzem. No, już jest wielkim chujem, więc mu daleko nie brakuje. Natomiast problem jest taki, że ja uważam tak samo jak pan, że pan tego nie mógł zrobić. Ja uważam wręcz jeszcze inaczej. Ja myślę, że za tym stoi mój brat. Bo dzięki temu, że teraz on jest pierwszy, że tak powiem, w kolejce, to jest dla mnie na rękę tak naprawdę. Jemu to jest na rękę. A zresztą jakoś się niezbyt przejmował tym, jak umarł ojciec. Ja myślę, że to... Zresztą jeszcze dodam, że dostałem list, który podprogowo mówi, że mój brat, jak i, uwaga, książę elektor w Talapheim, nie są tym, na co wyglądają. No. Brzmi enigmatycznie. Bardzo enigmatycznie. Tak samo jak to, że nie wiem, czy pan wie, ale większość ludzi, którzy mają jakikolwiek związek z tą sprawą, ginie. Po pierwsze, no, z trzech śledczych, którzy sprawę prowadzili, tylko Waltraud żyje. To jest po pierwsze. Strażnicy drogi, którzy zabezpieczyli miejsce, nie żyją. Świadek zeznał, podpisując się ICE, nie żyje. Natomiast nie wiem, czy pan wie, co to jest Wydział Imperialny. Takie W11, ale lepsze. Tak, Wywiad Imperium. No, czyli zakładam, że teraz co będzie? Że co, pan nam pomoże odkręcić tą sprawę? To nie jest takie proste. To wy sami musicie odkręcić tą sprawę. Ja wam tylko tyle pomogę, że generalnie imperatorowi nie podoba się to, że ktoś mu zabija wielkiego kanclerza. I o ile wszystkie inne instytucje związane z bezpieczeństwem szukają was, natomiast nas bardzo zastanawia to, dlaczego ktoś robi takie zamieszanie, może odwraca uwagę od naprawdę istotnych rzeczy. A propos istotnych rzeczy, wiecie, że macie problem z dużymi ludzioszczurami i kultystami w kanale, nie? Proszę pana, ja nie jestem od tego. No to wie pan, może tam pan przekazać, bo tam trochę niebezpiecznie, tam jakaś armia się robi z tego. Ja bym uważał. Może chce zaatakować. W tym momencie podchodzi strażnik, który przynosi to, co Waltraud zanotował. Co przyniósł? No, Waltraud coś wypełniał. A ja teraz się zapoznaję. I co wypełnił? Jakiś papier, nie wiesz co na nim jest. A. Papier?
No. Waltraudzie, odmutuj się. Zmyślę waku. Co ty, kurwa, podpisujesz, bez naszej zgody? Co tam piszesz, wtyko? Ty skurwy, synu. Dobrze, to w takim razie pomogę wam to w pewnym sensie odkręcić. Pierwsza sprawa to jest taka, nie wiem czy pan wie, panie Friedrich, że pański ojciec miesiąc przed śmiercią, będąc w stolicy, często odwiedzał jednego z prawników. Tak naprawdę nie wiemy, co ustalał, natomiast pewnie jakieś dokumenty będzie miał prawnik. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, w dniu jutrzejszym przyjeżdża pański brat do stolicy. Zabijmy go. Nie możemy. Może warto hotelów będzie przyjechać. Może coś będzie miał fizycznie w dokumentach. Raczej panie Bogdan mnie nie zobaczył, zgaduję. Tak, natomiast po pierwsze, zanim ja panom pomogę, nie chcieli Zacina cię. Halo? Halo? Tak, słyszymy cię. Teraz cię słyszymy. Nie łapało głosu. Zanim coś tam. I wtedy powtórz. Nie, bo na TeamSpeaku to nie ma takich problemów. My nie mamy takich problemów. To ty masz takich problemów. Ja mógłbym na TeamSpeaka cię przenieść. No. Znaczy na TeamSpeaku to mi się strasznie szepty podobają. Dobra. Czekajcie. Jest. Kurwa jebana mać! Kurwa! Wylałem picie. Kurwa! Żeby wam pomóc, jesteśmy w stanie to zrobić. Musicie mi podpisać umowę o pozyskaniu. A te finanse to... To kto napisał? Jeżeli odmówicie, i tak wam zajmiemy wtedy 100% waszych pieniędzy i przekażemy Straży Rzecznej. Jakie pieniądze? O co chodzi? O kurwa, wyłączył mi rola. Polałem telefon Pepsi, Boże Święty. Problem techniczny. Gratulamancja. Problem techniczny. Dobra, to ja biorę... Nie, jestem dalej przywiązany. Czy nazwisz... Nie, no najpierw deklarujesz, czy chcesz podpisać, czy nie. Ja tak? podpiszę. Dobrze, uwalnia, jeden ze strażników uwalnia ci rękę, ty podpisujesz. Tak jest. Ja też podpisuję. Friedrich. Ja też mój podpis, no też chciałbym się podpisać, tylko jak? Nie, no generalnie robicie no, tak, że... Podpisuję się. XD. To w tym momencie wasze fundusze o 90% musicie uszczuplić. Dobrze. Mogę się targować? No nie za bardzo. Spróbuję. Jak im wejdzie setka, to co? Zargować, ale to zabieramy ci 100. Minus 30. Nie, to się nie targuje, Gardner, bo to... Od razu wam powiem, na co pójdą te pieniądze. Na dziwki i koks. Nie. Tak się dziwnie składa, że ktoś włamał się ostatnio do magazynu ze zbożem miejskiego. Winowajców nie złapali, natomiast na miejscu zostały znalezione trzy osoby martwe. Tak się składa, że ktoś jakąś substancją oblał ich
twarz. Nikt tego nie połączy z naszym. A to nie jest ta substancja, co Friedrich ma? Nie. Nie, raczej dajcie. Natomiast bierze ten oficer ten dokument, który podpisaliście, skreśla coś na nim, następnie bierze dokument nad tą nie pochodnię, tylko lampę, przejeżdża w taki sposób, że ciepło ogrzewa ją i w naszym oczom ukazuje się, że coś poniżej tego dokumentu. Jak sobie teraz sprawdzicie, to faktycznie jest tam coś niewidocznego. To percepcja? Ale nie, teraz to już widać, tak? A co widać? Zaraz wam pokażę. Zresztą jak zaznaczycie, jakbyście sobie zaznaczyli kontrola, to wam wszystko wyświetli. A, widnie, dobra. Się rozjebał rol. Nie. Ja nadal widzę bez podpisów. Ale nie. Poniżej. Uwaga oficera śledczego, brak. I jakbyście sobie teraz zaznaczyli coś, po co jest po brak, to będzie tekst. Ani potwierdza. Stali za atakiem na budynek straży, że zabili dwóch strażników i skradli pieniądze. Egzekucja na polecenie Friedricha dokonał Witold. Lud zatrzymał, ani przyznali się dobrowolnie. No i wyraz brak jest skreślony, tak? On wam pokazuje. Panowie, sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli kiedykolwiek zdradzicie Imperium albo Szósty Wydział, to ten dokument zostanie wykorzystany przeciwko wam. Zrozumieliście? Tak. Nieważne wtedy, czy będziecie arcymagiem, czy hrabią, po prostu sprawiedliwość was wtedy dopadnie. Natomiast my w tym momencie na chwilę was uśmiercimy. Wykorzystamy tych trzech martwych do tego, żeby inne służby przestały was poszukiwać. Friedrich, musisz w jakimś kurze chodzić, żeby cię nie wykazać. A, mam. Pozwolicie, A jak ja mam do kolegiów iść na przykład? Nie masz iść. Musicie najpierw zdobyć jakieś namiastkę dowodów naprzeciwko Karlowi von Karma. Czyli udacie się najpierw do tego prawnika, może ktoś u niego będzie, ewentualnie w dniu jutrzejszym jak przyjedzie do ulicy. Waltraud mi Glade, który masz w swoim plecaku. Mam go oddać teraz? Raczej możesz go usunąć z magazynu, raczej z plecaka. List imperialnego strażnika, to jest to, tak? Tak. Jak to usunąć? Dobra, ja ci to usunę. Okej. Okay. Czemu to są żydowskie znaki jakieś? O Boże. Pentagramy jeszcze? Panie. To się da łatwo usunę. Robisz tak. Dobra, usunąłem ci. Wybaczcie panowie, ale przyjęliśmy to niestety taki sam sposób, muszę panów odstawić. Jeżeli będziecie chcieli się z nami skontaktować, to na poczcie, na której pan był, panie von Karma, zostawi pan po prostu list pod numer 6. Człowiek tamten będzie wiedział, o co chodzi. Mhm. Dobrze. Zakładają wam jakieś worki. Znowu jest ku chwale Imperium.
z budynku. No i po jakichś 5-10 minutach wyrzucają was karczmą i odjeżdżają. Jaki jest dzień, noc? No właśnie zaczyna się poranek, tak? Słońce zaczyna wstać. No to co? Idziemy tam Idziemy. Naprawiać rzeczy. W twojej dłoni jest kartka z nazwiskiem i adresem. Prawnik nazywa się Zachariasz Bur. Zachariasz Bur. Rabbi Eliahu się nazywa. Zachariasz Bur, tak? Burgen, no to już Burgen. Jest nieistotne, tak. Burgen. No to idziemy tam, panowie. To jedziemy. Mm-hmm. Ostrożnie. Lecimy, kurwa, tutaj. Raczej jeszcze na razie to pamiętajcie informację o tym, że was znaleźli, tak? Więc robicie, rozumiem, to ostrożnie. To jest, w kapturach. Tak. Zawsze ostrożni przecież jesteśmy, nie? Nie, czasami nie zapominacie powiedzieć, że ostrożnie. Ja nigdy. Żartuję sobie tak. Ostrożnie zabijam strażnika. Ostrożnie wyciągam coś z kieszeni. Podchodzicie w końcu, udaje wam się przepchnąć pomiędzy strażami, które naprawdę gęsto się przemieszczają po mieście. Dochodzicie do kancelarii prawnej pana Zachariasza. Jest to dość, no tak naprawdę w bogatej dzielnicy. Widzicie, że jest duży szyld prawnik Zachariasz Burgen. Poniżej jest sprawy spadkowe. O, już kurwa mamy motyw, czemu brat chciał mnie zajebać i ojca. It's all coming together po prostu, nie? It's all coming together. Dokładnie. Drzwi na razie jest zamknięte, bo jest jeszcze za wcześnie. Tam nikogo nie ma. No to poczekamy. Mm-hmm. Ale chłopaki, posłuchajcie, bo to już teraz się wszystko ten. Patrz. Ojciec tutaj przyjeżdżał do prawnika spadkowego, bo chciał przepisać na mnie spadek, a nie na brata. Brat powiedział, o kurwa, tak nie będzie. Zajebał ojca, a mnie udupił. Jakżeś na to wpadł? Nie wiem, jak wpadł. Mój geniusz jest czasami przerażający. Mój geniusz jest czasami przerażający, nie? Tak. W istocie. Tak stoicie przed budynkiem? Szczerze, a jest gdzieś wejście do... Jak wyglądasz? Czy to jest budynek, w sensie kamienica, czy... Tak, to jest kamienica. Jest jakaś boczna uliczka? Jest jakaś boczna idziemy uliczka, boczną uliczkę. W której stoją jakieś skrzynie, za którymi można się schować. No to tam idziemy, chowam się do skrzyni. Mija 4-5 godzin. Faktycznie. No tak, no bo jeżeli była trzecia, jak słyszycie, 50, to on mógł tam przyjść piąta, raczej dziewiąta, dziesiąta, tak? Ósma, no. Ciężko powiedzieć, o której rozpoczyna taki prawnik, natomiast no, on się pojawił po tych 5-6 godzinach. Przynajmniej wam się wydaje, widzicie w stroju mieszczanina z jakąś teczką pod pachą i okularami na nosie, szuka kluczy. Później tracicie go, ale słyszycie, jak otwiera. No to idziemy do środka.
Galdor, podchodzę do drzwi i robię... Nie wiem, czy było słychać, jak pukałem. Tak, proszę. Otwieram drzwi, wchodzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Myśmy chyba nie byli. Ja nie. Ale ktoś, kogo dobrze znam, był. Ja w tej sprawie. Więc jak pan dobrze, jak pan czyta gazetę, to pan wie, jak pan nie czyta, to pan nie wie. Ale ja tutaj w sprawie mojego ojca przyszedłem, bo z tego, co słyszałem, bardzo często do pana przyjeżdżał. I zdejmuje kaptur. On cię nikt na oczy nie widział, tak? Więc, a to się przed... Nie powiedziałem. Ale z listu gończych na pewno cię rozpozna. No. Friedrich von Karm. I się ewidentnie cofa przerażony. Ale proszę być spokojnym, ja tutaj jestem w dobrej wierze. Niech pan nie wierzy tym chujom na dworze. Ja dzisiaj o panu czytałem. I co pan wyczytał? Co pan wyczytał? I w tym momencie on wyjmuje gazetę i podaje ci do dłoni. No i co czytam? No zaraz zobaczysz, co czytasz. Ja pierdolę, jakie uprawiamy. O, niespecjalne 34. Proszę państwa. O, kolejne kłamstwa, kolejne kurwa kłamstwa, jak pięknie. Ale co sugeruje pan, że Anna Franz nie wraca dzisiaj do... Nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Napad na budynek strażny nam nawet nie było, ale jeszcze ojcobójcy, ja wybuchnę za chwilę. Zaraz wybuchnę. Ja chciałbym pana zapytać jedną rzecz. W jakiej sprawie mój ojciec tutaj przyjeżdżał? Ja pana oświecę za chwilę, ale musi pan mi tu odpowiedzieć. Ja niestety nie mogę panu odpowiedzieć. Może pan odpowiedzieć, wręcz przeciwnie, rozkazuję panu powiedzieć, ponieważ dla pana dobra, dla mojego dobra, dla dobra Imperium. Zabije mnie pan? Nie zabije, bo nie chcę nikogo. Ja nikogo nie zabiję w życiu. Same kłamstwa na mój temat idą. Mój brat chce mnie udupić. Dobra, to ja panu powiem, jak ja to widzę. Mój ojciec przyjeżdżał, żeby przepisać komuś innemu, powiedzmy, albo mojej siostrze, albo mi, to co ma, tak? Brat się w jakiś sposób dowiedział, no i postanowił, że jako, że on jest pierwszy w kolejce, to nie dopuści do tego i w skrócie tak. Mnie udupi, że mnie wszyscy szukali, chcieli zabić, a ojca sam zabije. No i tak to było. Czy się łączy? Łączy się. Czy zgadłem? To ja już ci sam zmniejszę majątek. A, bo jeszcze nie zmniejszyłem. Tak, dobra, ale to tak mniej więcej. To boli. Panie von Karma, wy też sobie o 90% zmniejszycie majątek. Zmniejszyłem. Mam 3 złote korony, tylko 6 srebrzeczek. Janus, trzeba było nie mówić, że za 10 koron to ci nawet nie będziesz schylał. Wieszka, 3 złote korony, 7 srebrnych szylingów. Ale prawda jest taka, że te pieniądze, te 1000 złotych koron, to się orientujesz, że to tak łatwo nie jest. Nie wkurwia mnie Galdor, tak? No. Nie wkurwia mnie nawet. No. Mógłbym panu coś powiedzieć, gdyby pan był moim klientem. Ale ja przy pana, ja mogę być pana klientem. Ale ja jestem drogim prawnikiem. Proszę pana, ale niech pan zobaczy, to ja panu dam to jako inwestycja. Kupował pan kiedyś akcje na giełdzie? Co? Otwiera pan jakiś biznes? Czy inwestował pan w jakiś biznes kiedykolwiek? Współpracę. Można powiedzieć, że tak. No to teraz panu powiem to tak. Jeżeli pan mi pomoże, tak? I odkręcę to wszystko, to niech pan sobie pomyśli, jako że mój ojciec nie żyje, a brat za tym stoi i on dostanie konkretnie
że tak powiem, karę za to, że no wiadomo, co zrobił, a wszystko na to wskazuje, że to wszystko jego wina, no to wtedy no brat raczej prowadzić biznesu nie będzie, tak? No dobrze, i... panie Friedrichu. Szlachcica. Że Galdor, powtórz, bo... Trzymam pana za szlachcica, jehupie. Co słowo szlachcica? No, trzymam pana za słowo szlachcica. Ma pan słowo szlachcica. Znika w pomieszczeniu, które wydaje się być jakimś tam pomieszczeniem z dokumentacji. Słyszycie, jak otwierają się metalowe drzwiczki, prawdopodobnie safe. Następnie wraca i daje ci do ręki dokument. O! Mi się łzy mi z oczu zaczynają lecieć, tak wiesz, łzy w oczu, nie? No jaki dokument? No ja chcę zobaczyć. Zaczekaj. Aj, zobacz. Galdor, mam nie wiem, czy to twój błąd, czy to... Czy nawet ma, błąd, dwa, dwa warunki są takie, a jest tylko jeden warunek. Wiesz co, bo chodzi o to, że dwa warunki są takie, u mnie jak w edytorze było... Rozumiesz? Opiekować się tak i... będzie, no, będzie się opiekował siostrą, a drugi to że co ze starszym synem. A. Po prostu u mnie inaczej w edytorze to wyglądało. Tutaj A dobra, już wiem, co chodzi. Dobra, nie, zaraz zrozumiałem dopiero. Dobra, dziękuję bardzo. Na pewno... Ma pan jakąś wizytówkę może? Podaję ci wizytówkę. Ja zapamiętam. Co widzicie tu panu w nagrodze? No, będzie pan zadowolony. Tylko musi pan pamiętać, że oficjalnie... Nieoficjalnie to nie było, ja pana nie znam. Dobrze. Czy w czymś mogę panom jeszcze pomóc? Chłopaki, czegoś potrzebujemy jeszcze. Chyba hajsu, nie, to wszystko. Hajsu, nie wiem. Możesz ten dać? Tak, nie zestraj się, nie zestraj się. Pokaż nie. Ten papier, dokument. Dobra, że tak może pójdziemy stąd, co? No to dziękujemy. Pokazujesz ten papier, czy nie? Dobra, pokazuję im ten papier na początku, podaję tam. Testament. Cholera. Do wojska. Dobrego ojca. Rzuć Kester. Na percepcję. Kester, jak ci nie wyjdzie, to masz przerzucać, nie? Bo to jest dość ważne będzie chyba. Dla Kestera na pewno. No. Percepcja. Ten rol wybitny. I co, znowu ci nie rzuca? O. Kantem oka zauważa, że na półce stoją książki i imperialny dekret o magii. O, imperialny dekret o magii. I tu tego gościa, tak? Tak. O, proszę pana. A ta książeczka, to można ją przeglądnąć sobie? Przeglądnąć. Weź sobie tą księgę, ale idźcie już, bo jeszcze ktoś mnie zobaczy. Dobra, bierzemy i spierdalamy w skrócie. Dobra, nie. Witold, dostajesz księgę.
Galdor właśnie daje ci ten dokument na rolę 120 stron. Tak, tak. 120 stron. Całą noc wczoraj pisał, nie? Całą noc wczoraj pisał, tylko i wiesz, i się bał, że nie będzie rzut po prostu. Nie, nie, tutaj z księgi, raczej z podręczników. Ale to jest, jeżeli on chce zdawać ich egzamin, to on może się spodziewać, że będą tam pytania z tego zakresu. No. Dobra. Chyba ja bym chciał w końcu kupić tą latarnię. Przydałaby się. Zamknij mordy, Janusz. Nie teraz. Wiecie co? Sekundę znowu. Zaraz wrócę. Later. Wychodzicie. O, podpalona świątynia Sigmara. To chyba to zlecenie. Wychodzimy. I co robimy? Rydry! Stawa. Idziemy teraz. Gdzie to idziemy? Do Imperialnego Hotelu, czy tam Cesarskiego Hotelu. Tak. Dlaczego do Imperialnego? Do Cesarskiego, bo ja sobie go tak nazwałem. Ale po co? Tam będzie ten. Dokumenty od brata. A no. To idziemy. Skradamy się po uliczkach. Mm-hmm. Słyszycie, jak jakiś chłopak krzyczy z gazetami. Banda Friedricha von Karman jest... Co? Banda Friedricha von Karmel. Chyba nie żyje, o to mu chodziło. Mm-hmm. Widzicie, że że jakby zauważacie, że patroli zaczyna się zmniejszać. Ewidentnie wojskowi w do garnizonu miejskiego. Jest godzina 12. Słyszycie, jak artyleria pałacowa oddaje salwę. Wjebane elf nie kolejnie. Nie, Anna Franz. Mhm. Natomiast wy nie jesteście jakby blisko traktu, bo to pewnie wyczytaliście. Natomiast obserwujecie hotel cesarski i w pewnym momencie widzicie, jak podjeżdża powóz. Rozpoznajesz swojego brata. Syna jebanego. Syna mojego brata. Widzisz, że, raczej widzicie, że jest. Że jest. Księcia elektora. No, atakowanie w środku miasta to po tym, jak wiecie, no nie jest najmądrzejszy. Tego, no, ale wam nic nie zakazuje. Dobrze, kurwa, staram się powstrzymać czymkolwiek, co próbuję robić. Nieważne co, ja staram się go po prostu powstrzymać. I robię cały to. Nie wiem, dobra, no to co robię, chłopaki? Co kurwa? Karl von Karma wchodzi do hotelu. Z hotelu wychodzą jacyś ludzie, którzy zabierają jego... Trzeba się tam przekraść. Mówię. Generalnie wiecie, mają, że von Karma dzisiaj ma u imperatora. W związku z tym raczej długo nie będzie. Raczej może nocować, natomiast na pewno stąd w jakimś dłuższym bądź krótszym okresie. Dobra, ja mam pomysł. Jeżeli pójdzie do kibla, albo będzie jakiś odludniony w miejscu, ty go usypiasz, a ja kradnę.
A tak, kiblowie. Jeszcze zapomnijmy o 6 metrach liny, które nadal mam. W momencie, gdy wy sobie dyskutujecie, usłyszycie, że od strony Pałacu Imperatora, drogi, która w tamtą stronę prowadzi, jedzie jakaś bryczka i kilku żołnierzy Gwardii Imperialnej. O! Podjeżdżają pod hotel imperialny. Oficer schodzi z konia, wchodzi do środka. Nie ma go około 5 minut. Po 5 minutach widzisz, jak twój brat wychodzi z tym oficerem. Wsiada do bryczki i ruszają w kierunku pałacu. Obstawa Stalapheim także wsiada na konie i rusza za gwardzistami. Dobra, no to proste, wpierdalamy się do tego hotelu. No, generalnie ludzie raczej wiedzą, że von Karma... Dajcie mi chwilę, okej? Okay? Potrzebuję. Ale kurwa, zasłoń kamerkę, po prostu nie wyłączaj jej, no proszę! Ileż można prosić? Jebany streamerzy, nie masz siły tutaj. You have no power here. Pytanie, to trzeba zrobić, żeby Kester dostał bana. Tylko trzeba pójść jakąś copyrightową muzykę. Nie, to nie działa. Bota mam zmutowanego. Nie podkulam cię, nie wyjdziesz na kamerkę. Co? Co? Jeszcze raz? Nie, nieważne. Że co, kamerkę? Nieważne. Mówisz, że nie podpuszczę cię, ale nie wejdziesz na kamerkę. Nagi na kamerkę. Nie. Wtedy dostanie pana Kester. Nie, po prostu to wytnę. Kurwa. I'm invincible. Muzykę włączyłeś. Porę. Dobra, jestem. Czemu, proszę cię, zasłoń jej kamerkę. Nie wyłączaj jej, nie wyłączaj kamerki, tylko ją zasłoń. Teraz już Maria, co mi się strasz? Dobra, to co, idziemy w tylne drzwi hotelu. Są jakieś takie? Raczej służbowe wejście, możecie wejść, spróbować zagadać do przekupić jakiś ludków. No nie wiem, co wy myślicie. Są tylne drzwi? Tak, są, raczej z tego miejsca nie widzisz, ale raczej domyślasz się, że na pewno od tyłu jest. Tak? Idziecie tylnymi drzwiami? To jest, a je. Chyba, I suppose. Jakiś inny wybór? Raczej nie. No, ewentualnie lina okno, ale to coś głupi pomysł w dzień. Widzę, że stajemy się coraz bardziej błyskotliwi. Dobrze, idziecie od tyłu, orientujecie się, że jest z tyłu taki podjazd dla transportów z jakimiś skrzyniami, które zapewne zawierają jakieś materiały dla kuchni, dla obsługi hotelu. Widać tędy też wydawane jest brudne pranie do prania. Kręci się tutaj kilku pracowników hotelu. Oni mają dość specyficzne
branie hotelowi. Widać ich, jak chodzą, czy tak chodzą, wychodzą? Tak, tak, wchodzą, wychodzą, coś wynoszą. Przed chwilą podjechał bus z workami się dodatkowo ten gościu, który też przyjechał, też wnosi te worki do środka. Sprawdzają worki? Nie sprawdzają worków. Ile? Czy to jest tak, czy ile jest tych worków? Dużo? Tak, żebyśmy się zdążyli wpierdolić do worka? No nie sądzę, no bo to niby dużo ton nie zamówili. Tych worków może jest Więc za chwilę ich tak naprawdę nie będzie. Dobra, kto idzie do odważnego? Jeden z pracowników poszedł zapalić papierosa. Dobra, kto jest ważny, żeby się za niego przebrać? Ja mogę go uśpić. Dobra, to Witold, usypiaj go. Ja się przebiorę. Dobra, no to... facet schował się lekko za skrzynię, specjalnie, żeby go przełożony nie widział. Usiadł na jakiejś tam skrzyni i wy widzicie, że pali papierosy. Nie widać go od strony od strony budynku. No to co? Podchodzimy do niego. Po cichutku. No, jeszcze o imię go przydało się. Waltraut, ty masz jakieś umiejętności skradania w mieście, z tego co ja kojarzę? Czekaj, zobaczę co to było. Kurwa mać. Stealth Urban 5, bazowa. Cokolwiek to znaczy. Czyli skradanie się. W mieście właśnie. 5. No masz lepsze skradanie się w mieście, po prostu 5. Dobra, kto się skrada, czy podchodzicie normalnie, bo prawda jest taka, że raczej na was nikt nie zwróci uwagi, bo to nie jest... Dobra, no to ja podchodzę, tak żeby... I zanim się odwróci chłop, to ja daję mu rękę tak na ten i go usypiam. Dobra, to w takim razie robimy tak, że ja zobaczę, czy farta. Czy to znaczy, czy ty masz farta? Czwarta. Tak. Challenging sup. Podchodzisz do niego w sposób... Znaczy on nie zauważa cię. Kładziesz rękę na jego ramieniu i w tym momencie on pada nieprzytomny. Zaczyna lekko chrapać. Dobra. Wiązać go. Ester, i pokaż dawaj. Pokaż mi swoje stopy. Przebieraj się. Nie mamy czasu, to nie będzie trwać wiecznie. Przebieraj się. Dobra, się przebieram. Raczej rozbierę to. No, generalnie zdejmuje ubranie. I zakłada uniform pracownika hotelu. Nawet na niego pasuje. Zajebiście. No, przebrałeś się. Dobra, i wiążemy gościa. Janus, dawaj linę. Wiążemy gościa i... Dobra, lina 6 metrów. Czy to przebranie ma jakąś czapkę? Ma. To tak ją lekko tak... Robię tak, żeby nie było, wiesz, trochę zakrywając z nią twarz, nie wiesz, co chodzi, nie? Jedna z bardziej znanych postaci ostatnio. Dobra, to Friedrich idzie do hotelu, reszta jest na zewnątrz. Tak jest. Dobra, no to mutujesz wszystkich i ja idę z Friedrichem.